węża cieniu, spojrzeć w górę poza mną. Chociaż noc dookoła wszystko może zmienić, jeden zadziwiony krok. Wciąż nie zadziwiasz, Panie, miłością swoją na mnie tak bliski mi, jak serca ci kryje. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Bardzo serdecznie witam młodą parę, Sabinę i Roberta, także siatku witam, rodziców, rodzeństwo, rodziny i was wszystkich, siostry, bracia, gości weselnych, uczestników tej uroczystości. Gromadzimy się w świątyni, towarzyszymy młodej parze u progu ich nowego życia, nowego etapu ich życia. To, co możemy w tej chwili najpiękniejszego ofiarować, to właśnie naszą modlitwę. Modlitwę o Boże błogosławieństwo dla nich, którego będą tak bardzo potrzebować zawsze, ażeby w tym, co będą sobie ślubować, wiernie trwali. Wiernie to wypełniali. Chcemy tam polecić ich Matce Najświętszej, aby miała zawsze swojej opiece, wypraszała im potrzebne łaski. Dlatego schujmy się w Słowo Boże, włączmy się w wspólną modlitwę intencji młodej pary Sabiny i Roberta, ażeby pięknie przeżyli swoje życie, tak jak rozpoczynają, żeby tak trwali w takiej wzajemnej miłości i wierności małżeńskiej przez całe swoje życie. Czytanie pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca,
albo cymbał brzmiący. Wiem też, miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wydał na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Językowi z Krakowa śniło się, że musi iść do Pragi, bo tam pod mostem Karola znajdzie skarby. Najpierw się opierał, ale ponieważ sen się często powtarzał, w końcu poszedł. Praca pod mostem spotyka pewnego kapitana i wyjawia mu, co go tutaj sprowadziło. On mu na to odpowiada: Panie Isaac, ale pan głupi. Mnie się też śniło, że w Krakowie u Isaaca za piecem znajdę skarby. Ale przecież ja nie jestem taki głupi, żeby wierzyć we sny. Tak więc Isaac podziękował kapitanowi, wrócił do domu i za własnym piecem znalazł skarb. Właśnie tak często szukamy skarbu gdzieś daleko, a mamy go tak blisko.
w zasięgu ręki, we własnym domu. To właśnie wy, Sabine, Robercie, jesteście tym skarbem dla siebie. Już znaleźliście ten skarb. Jesteście skarbem jedno dla drugiego. Pismo Święte mówi, że kto znalazł przyjaciela, znalazł skarby. Współmałżonek to ktoś o wiele więcej niż przyjaciel. To ktoś naprawdę najbliższy. To ta druga połowa małżeńskiej wspólnoty. Obyście zawsze patrzyli na siebie i uważali siebie jako ten prawdziwy skarb. Robercie i Sabino, słuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Robercie i Sabino, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Robert. Biorę Ciebie, Sabino. Za żonę. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Ja, Sabina. Biorę sobie Ciebie, Roberta, za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez nas zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławiam.
w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg błogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki mężne. Sabino. Sabino, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Cała Świętego. Błagajmy Boga Ojca Wszechmogącego za Sabinę i Roberta, którzy dzisiaj zawarli małżeństwo, za Kościół Święty i za całą ludzkość. Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością. Ciebie prosimy. Módlmy się o pomnożenie ich wiary, aby w jej świetle układali swoje codzienne życie. Ciebie prosimy. Módlmy się o ich zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców i za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy. Pamiętaj Boże o nowożeńcach Sabinie i Robercie. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin. Pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci obdarz ich długim życiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Thank you.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Pragnę życzyć Wam, drodzy małżonkowie, Panowi, Sabinie i Robercie, żebyście swoje codzienne, zwykłe, szare życie przeżywali w sposób niezwykły. A będzie takim, jeśli będziecie się we mnie miłować, będziecie trwać w tej miłości. To Wasze życie zwyczajne będzie pięknym życiem, udanym, szczęśliwym, tego Wam się wszyscy życzymy. Zabawy się do tego małżeńskim w miesiącu maju, najpiękniejszym miesiącu roku, miesiącu Maryjnym, poświęconym Matce Najświętszej, bo ona jest najpiękniejszym kwiatem, najpiękniejszym stworzeniem tego świata. Pod jej opieką wchodzicie swoje życie małżeńskie i rodzinne. Na pewno ona Was nigdy nie opuści, nie otacza swoją opieką, wypraszać potrzebne łaski. Tylko trwajcie w miłości Bożej. Jeśli będziecie trwać w miłości Bożej, to będziecie też trwać w wzajemnej miłości. Ta miłość Boża pozwoli przetrwać Wam różne doświadczenia i próby, które na pewno będą, bo to są nieuniknione.